No jak, to jestem dla Ferkiego. Ale rozumiem. Będę go, nie będę go wprowadzał, bo to by było śmiesznie wyglądało z gipsem, ale na pewno zaśpiewam mu kawałeczek. Jak się poznaliście? Przez mojego szwagra, nie wiem czy on jest gdzieś tutaj. Bo Franki był skoczkiem narciarskim, no, mój szwagier skakał w kadrze Polski. No i powiedział, że zna takiego człowieka, który walczy w MMA, a był kiedyś skoczkiem. Mówię, to jest niemożliwe, prawda? No nikt sobie tego nie wyobraża, jednak okazuje się, że jak najbardziej. Przesympatyczny, pełen serca, pełen humoru, fajny człowiek i dla niego warto tu być. Jeszcze raz będę proszę Holandia! Są gesty, mam dosyć tak jak ty. Nie chcę już bez pokrycia słów, tak jak ty. Frankie, dawaj! A my witamy Michała Wiśniewskiego, zobaczcie jaka niespodzianka. Jeżeli mogę, tylko kilka słów chciałbym powiedzieć, że to jest przyjaciel mojego domu, przyjaciel wszystkich skoczków narciarskich i przyjaciel wszystkich, którzy kibicują MMA. Frank, jesteś zajebistym człowiekiem. Życzymy powodzenia, rozwagę. Państwa, przed nami 12 rund po 2 minuty. Kurwa, obejrzałem. Jak? Lepiej, no.
Aby spełniło się marzenie naszego Frankiego. Posłuchajcie, jak w prawdziwym koloseum. Jedni leżą pod opieką medyczną, drudzy wiwatują. Bronisława Stocha, wicewójta Andrzeja Bójdę, pana Marka Piotrowskiego przede wszystkim. Czekamy oczywiście pana Wiesława Pazgana, pana Leszka Pelca z firmy Konstwol. Leszek Pelc jest już przy nas, wszyscy jesteśmy. Nie będę przedłużał. Jednogłośnie decyzją przez RSC Franki Pawła Flesz jest mistrzem świata! Hej! Górale, cieszcie się, bo to tutaj pod tapami stało się marzenie Frankiego. Pięknie pokazał swoją walkę. Artura Czarneckiego, przedstawiciela Rady Miasta Nowy Sącz. Brawa, brawa drodzy Państwo, wielkie brawa. Wendel Rocher, Holandia. Jest mu to ciężko przejść przez gardło. Ten wielki puchar jest przeznaczony dla niego na zakończenie kariery sportowej. Czy uważacie, że było, że to powinno nastąpić? Powiedzcie głośno nie. Nie! Czy to powinno nastąpić? Nie! Czy to powinno nastąpić? Nie! 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 Właśnie. Wiemy, prosimy o wręczenie. Jesteśmy z tobą. Szanujemy twoją decyzję jak najbardziej. Kochani, zaśpiewajmy Frankowi na końcu hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co na obca szablą odbierzemy, marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoje wolę złączy się z narodem. Leszek Pelc, Gręcia właśnie. Drugi pas. Prosimy teraz pana Stanisława Majchrzaka, szef Federacji EMA Polska. I chciałbym wam powiedzieć, że dostanie też Franciszek potwierdzenie wygranej walki. Będzie się liczyła w międzynarodowym wymiarze skor. Brawo! Brawo, brawo! Posłuchajcie, tak uzbrojony to on może stoczyć każdą walkę. Gdy Franki mówi o dzieciach, zawsze pojawiają się łzy w jego oczach. Jest to prawdziwy wojownik o wielkim sercu i to nie dlatego, że wypada tak mówić, bo tak naprawdę jest.
przekażę mu mikrofon. Chcę, żebyście usłyszeli chociaż parę słów od Frankiego. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, żeście przyszli. I myślę, że zobaczyliście super walki, że się wam podobało. Przede wszystkim przyszliście tu po to, żeby pomóc razem ze mną chorym dzieciom. To jest cel właśnie. Dzięki Michałku, gdzie jesteś? Za to, że mi zaśpiewałeś, a zaraz zaśpiewasz dla chorych dzieci jeszcze to, co mi obiecałeś. Dla ciebie zawsze. Dzięki. Dla ciebie zawsze. To od wszystkich kolegów rajdowców, stoczków, wszystkiego najlepszego kochania. Dziękuję. Marku, jesteś wielkim człowiekiem, jesteś wielkim wojownikiem. Dziękuję ci. Było to moje marzenie, że dziś jesteś tu ze mną. Zawsze chciałem być taki jak ty. Dziś zdobyłem 13 tytuł mistrza świata. Ty miałeś 9, ja mam 13. Marku, tacy jak ty już się nie rodzą. Nie ma takich. Mimo to, że mam 13 tytułów, ja się od ciebie uczyłem. Ty mnie do tego zaraziłeś. Ty, właśnie ty. Brawo! Dziękuję ci serdecznie. Chciałem podziękować jeszcze wszystkim tym rodzicom, którzy naprawdę się zgodzili, żeby tym dzieciom pomóc i że przyszli z nami, są tu te dzieci, chore są z nami. O, biedny Wojtuś płacze. Ale jeszcze troszeczkę. Rajanka, gdzieś mamy tu Rajanka. Gdzie jest Rajanka? Prosiłem wejść, czemu jesteś tam? Aha, śpi, to nic. Nie płacz. Rajanek jest z nami, nie musisz płakać. Bo ja będę płakał, jak będziesz ty płakać. Lepiej nie płacz. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że te pasy, które dziś wygrałem, daję ich wszystkie na licytację dla moich dzieci. Brawo! One mi są niepotrzebne, bo to, co chciałem, to zdobyłem przez 23 lata. Wielkie nazwisko, pasy są tylko takim znacznikiem. I ten znacznik chcę dawać, przekazać dla chorych dzieci. Bo naprawdę u mnie siedzą na szafie, kurz potem siada, żona nie chce ścierać kurzy, a sprzedamy pasy, komuś pieniążki się przydadzą. Także wszystkie te pasy, które dziś dobre, dlatego, że jest czwórka dzieci, to dam na licytację dwa dzisiejsze nowe pasy, które zdobyłem i dam jeszcze dwa stare. To są też nowe, ale dam 4 pasy na licytację dla Marysi ze Stasikówki, Natalki z Poranina, Wojtusia z Murzasichla i Rajanka z Częstochowy, który przyjechał do nas na moje zaproszenie, gdzie go specjalnie zaprosiłem, gdy zobaczyłem w internecie, no, że w jakiej jest sytuacji. Wiem, co przechodzi jego mama, wiem, co przechodzi jego rodzina, bo kiedyś byłem w tej samej sytuacji. Też mi chcieli amputować nogę, dzięki Bogu obeszło się bez tego. Została mi taka blizna, ale się zagoiło. Jemu chcą obciąć, a my walczymy, żeby mu nie obcięli. Temu tu przyszliście i jesteśmy z nim, pomożemy. A wszystko to do ciebie kocham, jedyne bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się. A wszystko to do ciebie kocham, i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się. Jesteś wielkim człowiekiem, Franki. Nie mówmy żegnaj, lecz do widzenia. Do zobaczenia.
Dzięki, Michał. Jesteś wielki. Byłem, zawsze słuchałem i byłem twoim idolem. Śpiewasz strasznie. Ten twój głos przebija wszystko. Kocham cię za to bardzo. Dobra? Teraz chcę powiedzieć coś specjalnego. Mam tu taki puchar, ten co ja go zdobyłem. Chcę poprosić do mnie Marcina Kalapę. Brawo! Marcin, 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 Marcin! Myślę, że niektórzy wiedzą, może wszyscy, może nie wszyscy, ale jak ktoś nie wie, to ja przypomnę, że Marcin w tym roku zdobył niedawno, bo miał gdzieś walczyć na tej gali, ale niestety był na amatorskim mistrzostwach świata w Las Vegas. Tam zdobył wicemistrzostwo świata. I dopadła go tam kontuzja i w ogóle nie mógł walczyć w finale. Ja myślałem, że przywiezie złoto, bo po złoto przyjechał i tu by walczył o pas. Dzisiaj wygrał ten pas Łukasz Witos, bo walczył za Marcina. Ale mimo to, popatrzcie jakie to jest takie wielkie serce, z takim wielkim sercem, ze złamaną ręką. Jaki to jest góralski charakter. Ze złamaną ręką jeszcze zdobył wicemistrzostwo świata. Brawa dla Marcina. Brawo! A chcę wam powiedzieć jeszcze tak w ogóle, że Marcin ma dziś urodziny. I poprosimy panią Teresę, żeby przyniosła nam tego torta dla Marcina. I zaśpiewamy mu 100 lat wszyscy razem. 100 lat, 100 lat, niech żyje ziemia. 100 lat, 100 lat, niech żyje ziemia. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje ziemia. Niech żyje ziemia. Mógłbym jeszcze mam parę zdań. Mógłbym tam mówić albo gadać. Nie wiem, jako gadać do was, czy po góralsku, czy po naszemu. Ale mógłbym tak gadać i gadać i gadać. Bo jest co gadać, bo się przez 23 roki tego uzbierało. Ale nie będę gadał. Przede wszystkim chciałbym podziękować za te wszystkie lata. Przez te wszystkie lata, przez te 23 lata, które walczę, jeżdżę po świecie, nie ma mnie w domu. I zawsze są nerwy, zawsze telefony, czy jest stres. To jest tak samo jak dziś tu. Chcę podziękować przede wszystkim mojej mamie, mojemu tatowi. Mojej żonie, bo oni naprawdę najwięcej przeżywali przez te lata. Najwięcej cierpieli, nerwów stracili. Dobra, ja im pójdę podziękować. Dobra? Tu mam gdzieś kwiaty dla mamy i dla żony. Może powiedzcie mi, powiedzcie. Kwiaty dla żony. Ach, słodki był ten buziak. No i uścisk dłoni, drodzy państwo, tatusia przycisk. Wiadomo, że kwiaty dla taty nie będą.
Brawo! Brawo! Dobra, to tak, że wiemy tak. Pasy idą na licytację dla tych dzieci, to już wiemy. Teraz bym poprosił Stasia, Stasia nie ma, bo Stasia już śpi, bo jest płyną, ale jest mama i tata. Prosiłbym do nas. Ale tak wiadomo, czytaj na Facebooku, że do 14 września zbierają dla Stasia po 10 zł. Ja to był w szoku, po 10 zł. Ja nie wiem, ja to jak kiedyś miał 20 roków, nie mniej, 18, to przelicą na piwo. Ja nie wiem, na co by przelicać. Chyba to jest. To zamiast te dwa piwa, co macie kupić, ten puchar, który dostał na zakończenie kariery. Jo, to jest, mój Stasiu mi obiecał, że mam dla niego pamiątkę. On jest taki duży i głęboki, tu się zmieści bardzo dużo pieniążków. I ja bym was prosił, z całego serca, ja bym was prosił, żeby każdy od serca swojego, dla tego Stasia, on jest taki złoty, on jest taki kochany, bo kto mu pomóc? My mu możemy pomóc, wielcy sportowcy, wielcy ludzie. Ten puchar ja daję dla Stasia na pamiątkę, a co oni go dadzą na licytację, co oni go zostawią sobie na pamiątkę, to już jest ich sprawa albo Stasia. Ale ja puszczę gondolkę tak między was, żeby się przeleciała i ja chcę go widzieć do pełna napełnionego. Tak, żeby każdy coś i tam wrócił. Dobra? Brawo! Tak jest! Tak, tu w ringu, tu ja się będę. Dziękuję. Słuchajcie, pójdzie dziewczyna między ludzi, nie każdy, kto ma, co ma przy sobie drobnego, czy więcej, czy mniej, na ile go stać, ładujemy do pełna. Bóg zapłać. Bóg zapłać. O, widzicie, patrzcie, co się tu dzieje. Dobre, ja puszczę ten puchar. O jest, patrzcie, nawet po 5 euro rzucają. Widzicie, nawet dzieci takie kochane. Ja puszczę jedną dziewczynkę teraz, żeby się przeleciała tam koło was i żebyście tak od serduszka troszeczkę do niego wrócili. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje świetna, niech żyje świetna. Halo, jestem? Cześć, 1/3 zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski. Pozdrawiam oczywiście wszystkich telewidzów i podglądaczy telewizji Beskid. Prosto z Poronina. Siemaneres.